Siemano ludziska, z tej strony Darko, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Might & Magic 6 Mandate of Heaven. To się w ostatnim odcinku zaczęliśmy Creekspire. To oczywiście czyścimy. I don't know. Weź to sobie. No i oczywiście. O! Kurwa. Zostaliśmy przeszkodzeni w śnie. Nie trafiłeś! Tam nie pójdę. Oczywiście chcę się przespać, bo mam. A nie, poczekajcie, ale ze mnie cymbał. Aha, mamy tylko na jedną. Oczywiście by się też jej przydało, by nauczyć się Portal Town. O, idziemy skować tam tych frajerów, co mi przeszkodzili. Udało się. Ci, którzy nam przychodzili w śnie, sami zostali zabici. Leżeć. Bardzo dobre buty. Kolejna podkowa. Aha, tu jest. A, wróciłem do punktu początkującego. Więc gówno, bo warto przyjść. To jest wejście na arenę. Co razie nie będę wchodzić, że wyjaśniałem. Więc idziemy teraz z tej strony wyczyścić. Okej. Po co tu się dostałem? Zaraz zobaczycie, bo tutaj jest jeszcze jedna mała ukryta rzecz, której niestety tutaj chyba się nie dostanę na razie. Tu chyba nie ma wejścia, zaraz zobaczymy przez jump. Nie, nic nie ma. Okej, dobra. Schodzimy w dół. Oczywiście powoli, nie będę schodził przez arenę, bo chyba, że chcecie dostać w mordę. A mówię wam, że to nie jest miłe uczucie. Albo wiecie co? A nie pokazało mi, tym lepiej. Nie musiałem. Oczywiście potem zrobimy to arenę na samym końcu, już wam mówiłem. No na razie nie chcę się bawić z tymi. Z całą hordą, która tam będzie. Okej, no i oczywiście teraz mamy. Do dobicia tego, co się tutaj tam ukrywał. No kurwa, przestańcie mi ją bić! I need help. Oh!
Ja nie mam paraliżu, to by się przydał. Nie, dziękuję. Na razie miniałam za bardzo ochotę na umieranie. Can we assist you? No już powiększyli stawki, co za bydlaki. Luck be with you. Dzieje się, przecież jak osłaliśmy 10, już teraz nagle 20 znowu. Ja nie wiem, czy to zależy od miesiąca, czy od czego. No cóż, od czego to zależy, to nieistotne. Istotne jest to, że trzeba zatłuc te gówna. To przeżył elektralnym cudem. King. O kuźwa. Okej, leżeć. Okej, tutaj mamy Curator of Kriegspy, widzicie? Oczywiście piszemy nie. Dlaczego? Bo jeżeli chcecie się uleczyć, niestety stracicie całą waszą reputację. Ale jest oczywiście jedna surprise, której na razie nie będę wam mówił. I don't know. O kurwa. Okej, będziemy chyba musieli wywołać Mayday. Set oczywiście tutaj. Przejdziemy od razu tam na teleporcie. W teleporcie. Będziemy po prostu ich bić z tego. Okej. Będziemy wyleczyć, zanim tam będziemy bawić się ze smoczkami. Będzie, że są bardzo irytujące. Can we assist you? Luck be with you. Ja też ich wytrenować i prawdopodobnie w następnym już. Jak pójdę raz do tego zamku, to oczywiście będę już. No ja pierniczę, no znowu. Nie cierpię, jak mi się kończy te zaklęcia. Od razu weakness mi się wrzuca na całą drużynę.
Zapomniałem też powiedzieć, że niestety w ruchu nie można też za bardzo zakręć, bo inaczej ją mogą zrobić łatwe evade'a. Chcielibyśmy się trochę się wystawić, ale... O, dokładnie. Widzicie, o co chodzi? Zresztą zaklęcie będzie nam zadało dwa razy mniejsze obrażenia. Oczywiście chcesz wam wyjść. Wtedy one są, tak powiedzmy, mniej straszne niż się wyglądają. Nawet po dźwięku chyba słyszeliście. Widzisz, że prawie nic nie dają. Jeden z dobrych zaklęć. Skąd byście się tu wzięli? Widzicie, niestety po jakimś czasie one, jeżeli nie zabijecie je w czas, to po prostu one się powiększają z powrotem tak jak były. No niestety bardzo irytujące, ale też dobre zaklęcie, no nie oszukujmy się. Może on dać nam bardzo dużą przewagę, jeżeli na przykład walczycie z kimś naprawdę... Z kimś, co zadaje naprawdę dużo obrażeń. Oczywiście też musi wam to wyjść. Myślałem, że w ten sposób trafię wszystkich, chociaż... Aha, to w ogóle nie trafiłem! Nie strzeli, że ma łuk zepsuty. Good as new. 5. Bym powiedział, że Fireball robi więcej. No, odporność kompletna. Okej, tam mnie ściga... Kurde, fajne energy.
Can we assist you? Luck be with you. Oczywiście napieprzamy tam tego, co jest najbardziej niebezpieczne w tym momencie. Oczywiście inne sobie przyjdą powoli. Boże, ile mi rzeczy mi niszczą. Nothing like. I've repaired it. I've repaired it. Na szczęście niektóre z nich nie widzą mnie, więc małą przewagę dostajemy tutaj. Oczywiście są słabe, widzicie, te Frost Drake i te Flame, niestety dopaść te inne to jest trochę mały problem. Ładnie. Czy się nie mogliście tak napierdalać? Hej, kurde! Ale szota mi wyszedł. Zrobiłem trzech jednym strzałem. Hej. O kurwa, ile was tu jest? To chyba jest pomysł, żeby się ewakuuje. Na szczęście kosztują naprawdę mało to leczenie, inaczej byśmy naprawdę mogliśmy dostać wariacji z tym czyszczeniem. Ok, skoro już wiemy, co nam u góry czeka, to się tym zajmiemy, będziemy mieć takie. Cześć. Okej. No seriously? Myślałem, że w ten sposób chociaż będziecie normalnie walczyć. Okej, udało się. Okej, udało się. Okej, widzicie, tutaj mamy kolejną inskrypcję. To wam pokażę. Czyli pozbieramy to, co on tutaj mają, jakieś główne.
pewno. Oczywiście niektóre rzeczy się bardzo przydadzą, to jest to różdżki. No, jaki ładny. Gówno. Aha! Niestety niektóre rzeczy oprócz kasy nie są warte. Aha! Niektóre są bardzo warte. Aha! Oczywiście to idzie dla niego, ze mną tą broń, wiecie. O wiele lepszą. Okej, okay. I zobaczmy tą inskrypcję, co mówi. The Guardian created proclaim for 50,000 golds, the secret will be revealed. Oczywiście absolutnie tak, i to jest jedyny, co nam pomoże. Oczywiście, jak widzicie, aktywowaliśmy sobie teleport. Ej, przecież tu byliśmy. No, kurwa mać, wydaliśmy niepotrzebnie kasę. No cóż, pacjenta, co się stało. Ok, wydaliśmy 50 tysięcy sztuk złota. Ok, wróciliśmy tutaj, żeby nie walczyć. No i oczywiście otworzyliśmy coś. Okej. Okay. Tam już wyczyściliśmy, że się nie mylę, więc to nie musi wrócić, ale ja chcę po prostu ten. Musimy też zejść w dół. Bo nie byliśmy. Bo tutaj są jeszcze trochę rzeczy do zebrania. Okej, okay, zebraliśmy tutaj najważniejsze, teraz idziemy do góry. O Jezu! I jeszcze zaklęcie mi się zakończyło. Ham. Tutaj próbuję zamordować dziewczynę. O kurde, jeszcze ten spierdala. Okej. Przestaniesz mi rzucać zaklęcie mordowania? Tak już na tym mi nie ucieknie. Okej, udało się. Oczywiście tak, otworzyliśmy sobie jeszcze drzwi. No i co nam się otworzyło? Zaraz zobaczycie sami. Oczywiście tutaj rzucamy punkt orientacji Lloyda. Już mamy prawie wszystko wyczyszczone, widzicie? Castle Creekspa jest szybki, wystarczający jako instance. Oczywiście o wiele krótszy niż ten pieprznięty Castle Alamos. Nawet do wyczyszczenia. Oczywiście potem jeszcze przypominam, że to nam dwie instance, które mówimy na temat jednej wysepki, której powiedziałem, że będziemy później. No i oczywiście ten. Oczywiście teraz idziemy skopać kolejnego knypka. To powinny nam się chyba drzwi otworzyć, jeżeli się nie mylę, te, które chciałem się dostać. Tak, dokładnie. Oczywiście zanim ten rzucamy wszystkie zaklęcia na maksa. O, tutaj pamiętam, że coś chyba na mnie czekało, coś irytującego. Nie pamiętam z której strony. Okej, okay, tu nic nie ma.
Przeczytajcie. A nawet tutaj można robić ten nad Sulmana. Ale jak mówię, tutaj mamy jeszcze dwa miejsca, które ludzie musi się dostać. Pierwsze to jest to. Jak widzicie, tutaj mieliśmy się dostać, żeby wziąć ten. Oczywiście powoli. A, to do tego drzwi zwykłe, dobra. A, no i oczywiście mamy już drugi kawałek. To jest teleport, co mnie na razie nie interesuje. Ona zbiera tym razem wszystko. I don't know. Musi się jakaś piękna broń. Zajebisty trydent. Weźmiemy tak. To weźmiemy tutaj, to przesuniemy. Podkowa. Very nice. Gówno, gówno, gówno. Ale zostawiliśmy jeszcze jedną rzecz, którą byśmy nie wyczyścili. To wyjaśnię za chwilę, dlaczego ja powiedziałem, że wszystkie zaklęcia w górę. Ok, idziemy otworzyć tamte drugie drzwi. Widzicie, mamy na czerwono. Bo tutaj coś na mnie czeka. A mówimy na temat Lurch. Lurch jest o wiele trudniejszy, jeżeli chodzi o minotaurów, i o wiele silniejszy. Widzicie, nawet damage zadaje o wiele więcej. Teraz nie pamiętam. Na parę tu nie działa. Oczywiście też jest na niego trik, ale... się uda nawet bez maga. O kurwa. No chyba nie. Okej, więc tak. Możemy teraz zrobić prosty trik, żeby nie marnować leczenia. O kurwa. No, udało się, tak żeby nie marnować zbyt... Tylko ja też nie chcę wracać tutaj z powrotem tym razem, żeby walczyć z tym wszystkimi gównami. Tamten Lurch jeszcze to mnie czeka. Okej. Widzicie, nie wygrało coś nic. Dostaliśmy za niego tylko kasę. Gówno wartem. No ale cóż to. Zobaczymy, co takiego on krył. Gówno krył. No i trzeba jeszcze oczywiście skopać tam tych frajerów, co... Ten i jeszcze oczywiście skoczyć arenę, co zostawiliśmy na boku. Dobra, tempekuję, chodźcie tu. Thank you.
Okej, wyczyszczone. Oczywiście, co jest na arenie? Na arenie ja się teleportuję, ale nie chcę się z was z nimi walczyć. Zobaczycie. Okej, widzicie? Od razu wejdźcie na arenę, będziemy mieć całe obkrążenie tych cholernych minotaurów. Myślę, że po prostu dla kogoś, kto chce zdobyć trochę ekstra, powiedzmy. Ale ja mam zajebistego pomysłu. Wrócimy do domu. Wrócimy tam w inny moment. Dobra państwo, ja dziękuję państwu za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Nie nudził, widzicie, krótki, nie było problemów. Więc oczywiście, do odcinku. Siemandero.